W ostatnim czasie w Sędziszowie Małopolskim zrobiło się głośno na temat konfliktu pomiędzy lekarzami pracującymi na oddziale chirurgii planowej a dyrekcją Zespołu Opieki Zdrowotnej. O tym oraz o najbliższych planach związanych z funkcjonowaniem sędziszowskiego szpitala mówi dyrektor ZOZ-u Mirosław Leśniewski. Konflikt to słowo, którego w tym przypadku nie należy nadużywać, uważa dyrektor Leśniewski. Spór, o którym mowa, to wynik propozycji wdrożenia kilku zmian w funkcjonowaniu oddziału chirurgii planowej, tak aby nie generował zbyt dużych strat finansowych, jak miało to miejsce dotychczas. Staramy się zracjonalizować działalność tego oddziału w taki sposób, żeby ona bardziej odpowiadała nazwie i zakresowi kontraktu. Ten oddział w tej chwili działa bardziej jako oddział chirurgii ostrej, natomiast no pieniądze są jak na oddział chirurgii planowej. W związku z czym staramy się inaczej zorganizować działanie tego oddziału, tak żeby nie generował tak dużych kosztów, które nie są w tej chwili możliwe do pokrycia. Rozmawialiśmy w Narodowym Funduszu Zdrowia, rozmawialiśmy z lekarzami. I ja myślę, że jeszcze raz powtórzę, to chyba jest zbyt wielkie słowo. Tym bardziej, że w tej chwili po rozmowach z lekarzami jesteśmy bardzo bliscy porozumienia. Lekarze nie zgadzali się m.in. na częściowe wygaszanie dyżurów, mówi dyrektor Leśniewski. My w tej chwili mamy dwa dyżury lekarskie. I dyżur na izbie przyjęć i dyżur na oddziale, podczas gdy normalnie ten dyżur może być łączony. I we wszystkich szpitalach powiatowych, które nie mają SOR-u, nie ma osobnego dyżuru lekarskiego na izbie przyjęć, tak jak u nas. Z tego względu, że to są bardzo duże koszty, musimy coś z tym zrobić w taki sposób, żeby zabezpieczyć pobyt chorych na oddziale i jednocześnie, żeby te koszty dyżurowe nie były tak wysokie jak w tej chwili. Mniej więcej to na tym polega. No, szczegóły w tej chwili są dogadywane. Jaki to będzie podział, kto będzie jakie miał obowiązki, w jakim zakresie. Jedno jest pewne, ten oddział na pewno będzie dalej działał. Temat oddziału chirurgii planowej został poruszony 27 kwietnia podczas sesji Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim. W tej sprawie głos zabrał również starosta powiatu Witold Darłak. Jest to oddział i tutaj muszę powiedzieć, który przynosi dość spore straty w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ropczycach. Oczywiście proszę tutaj tego nie odbierać, że traktujemy służbę zdrowia jako coś dochodowego, bo nie temu ma służyć. Przede wszystkim dobro pacjenta i dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów powiatu ropczycko-sędziszowskiego i nie tylko jest takim podstawowym elementem funkcjonowania, no ale również jako samorząd czy jako osoby odpowiedzialne za właściwe, prawidłowe funkcjonowanie, no też na tą stronę finansową musimy zwracać uwagę, patrzeć i też pilnować, aby to wszystko w miarę się bilansowało, a jeżeli nie, no to jak najmniejsze straty przynosiło. W tej chwili na oddziale chirurgii planowej właśnie jest, czy do tej pory był taki trend, że niestety trzeba było sporo dokładać. Ja tutaj o liczbach nie chcę mówić. To są pewnie tematy, które no, tak bezpośrednio dotyczą właściwie czy to lekarzy tam pracujących, czy dyrekcji. Natomiast ja tylko sygnalizuję, że rzeczywiście tak to jest. Wczoraj tuż po godzinie 16 dostałem informację od gazety tutaj naszej lokalnej, że powstał nowy konflikt. Dzisiaj jest artykuł na ten temat. Oczywiście trochę też niewłaściwych słów tam użytych albo nieprawdziwych. Otóż rzeczywiście trwają dalej rozmowy odnośnie tego, jak ma ten oddział funkcjonować. Dzisiaj rano spotkałem się z panem dyrektorem Leśniewskim, rozmawialiśmy na ten temat i nie tylko na ten temat, na inne również, o których państwu też tutaj zasygnalizuję. I również pojawił się problem właśnie właściwego porozumienia i spowodowania, żeby oddział chirurgii planowej w sędziszowskim szpitalu też funkcjonował. Spotkałem się również z panem ordynatorem, panem doktorem Bazielichem, który tutaj też dzisiaj jest. I no, uzgodniliśmy tak wstępnie, że musimy usiąść znowu i porozmawiać i dojść do jakiegoś porozumienia. Właściwie ja to tam pewnie w tych rozmowach nie do końca jestem potrzebny, ale myślę, że jako pacjent zawsze mogę w takich rozmowach uczestniczyć, tym bardziej, że starostwo powiatowe jest organem założycielskim dla ZOZ-u Ropczycko-Sędziszowskiego. Musimy usiąść i porozmawiać. Jest taka wola rozmowy, jest przede wszystkim determinacja, myślę, u wszystkich,
aby oddział chirurgii planowej i generalnie cały szpital funkcjonował i rozwijał się. Aktualnie jednym z priorytetów Zespołu Opieki Zdrowotnej jest rozbudowa i przebudowa Sędziszowskiego Szpitala. Już na dniach rozstrzygamy przetarg na przebudowę budynku wynajętego od GOS-u. To ciągle nam się troszeczkę, że tak powiem, wydłuża, ale to z powodów absolutnie niezależnych od nas. Natomiast w najbliższym czasie to będzie już startowało. Natomiast dobrze, że stoimy tutaj, dlatego że w tym miejscu, gdzie jesteśmy, będą prowadzone prace budowlane i to myślę, że to już tak mniej więcej maj-czerwiec. Jeżeli nam coś znowu nie wypadnie, no bo niestety jesteśmy związani prawem i procedury przetargowe mogą się czasami przeciągnąć. Tu, gdzie jesteśmy, chcemy postawić wiatę, tak zwaną ciepłą sień dla karetek, żeby to nie było tak jak w tej chwili, że ambulans stoi pod gołym niebem i dopiero trzeba pacjenta wozić do szpitala. Także chcemy tutaj postawić w tym miejscu tą wiatę dla karetek, zabudować przejście w tą bramę, wybudować tutaj nowe wejście do szpitala, nowy hol. Następnie tutaj ten łącznik, który tu można popatrzeć, będzie nadbudowany. Tam chcemy umieścić oddział intensywnej terapii. Jedyną rzecz, którą w stosunku do pierwotnego projektu chwilowo nie będziemy robili, to jest dobudowanie nowego skrzydła, natomiast zostawiamy wszystko tak, żeby w każdej chwili można było to skrzydło dobudować, gdyby okazało się, że dysponujemy takimi finansami. Oprócz tego, ze względu na to, że zachodzi ta reforma szkolnictwa, to tą szkołę podstawową, którą tam widzimy, już wystąpiliśmy do burmistrza Sędziszowa o przekazanie tego budynku i w pierwszym rzucie, gdybyśmy dostali tą szkołę, to w tym momencie przenosimy do tej szkoły oddział zakład opiekuńczo-letniczy. I w tym momencie użycie tej szkoły pozwala nam podwojenie liczby łóżek na tym oddziale, bo w tej chwili są prawie roczne kolejki do tego oddziału. Mhm. Czyli to jest bardzo potrzebne i to myślę, że niedużym nakładem środków będzie można zrealizować. A w przyszłości mamy też plany, żeby budynek szkoły być może również nadbudować o jedno piętro i połączyć skrzydłem takim łącznikiem z budynkiem szpitala. ZOS stara się pozyskać dodatkowe fundusze, które pozwolą wykonać większą część planowanych inwestycji w krótszym czasie. Chciałbym podkreślić, że te nasze plany są skonstruowane w ten sposób, że te wszystkie zasadnicze prace budowlane, które mamy do wykonania, mamy na to zabezpieczone już środki, bo to już zabezpieczył nam powiat. Natomiast dodatkowe pieniądze od marszałka pozwolą po prostu wykonać większy zakres prac, a przede wszystkim duża część z tych pieniędzy pójdzie na wyposażenie. Jak mówi dyrektor Leśniewski, zarówno pacjenci, jak i lekarze oddziału chirurgii planowej mogą być spokojni. Oddział, który swoją działalność rozpoczął w 2012 roku, na pewno nie zostanie zamknięty. Dyrektor zaznaczył, że zarząd Zespołu Opieki Zdrowotnej dąży do rozszerzenia swojej działalności, a nie żadnych likwidacji.